O Świętochłowicach z mieszkańcami, czyli popołudnie z prezydentem. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo Was miło widzieć, bo trochę nam ten rok czas udał się we znaki. Po pandemicznej przerwie wznowiono cykl spotkań w dzielnicach. Pierwsze z nich odbyło się w Chropaczowie. W imieniu lokalnej społeczności głos zabrała radna Jadwiga Garbaciok. Mieszkańcy domagają się m.in. remontu zabytkowego budynku ratusza. Uważam, że jeśli będzie wyremontowany, bo pomieszczeń tam jest sporo, wykorzystamy powiedzmy czy na świetlicę socjoterapeutyczną, czy powiedzmy na klub seniora, czy powiedzmy nawet na jakieś zajęcia dla dzieci, gdzie właśnie tutaj wspomnieliśmy na ten temat, że emerytowani nauczyciele mogliby prowadzić jakieś zajęcia językowe, czy jakieś poszczególnych przedmiotów. No i żeby było w miarę wykorzystane na cele kulturalne, bo ta dzielnica akurat nie ma takiego obiektu. Prezydent Daniel Beger mówił natomiast o zmianie oblicza całego Chropaczowa. Pomóc mają remonty dwóch najważniejszych ulic, Łagiewnickiej i Bytomskiej. Jeśli chodzi o Łagiewnicką, to mamy już środki zabezpieczone. Czekamy teraz na formalne kwestie z wyborem wykonawcy. A potem przystępujemy do remontu ulicy Bytomskiej w nowej perspektywie finansowej. I to na pewno w znaczny sposób udrożni z jednej strony tą dzielnicę, a z drugiej pokaże taką atrakcyjność. Wśród poruszonych kwestii także teren wokół stawu wąwóz. Mieszkańcy otrzymali odpowiedzi na wiele nurtujących pytań z zakresu ochrony środowiska. Prezydent zapewnił również, że w tym miejscu nie są planowane żadne działania, które miałyby negatywnie wpłynąć na okoliczną faunę i florę.